Zaczynamy. Boisko mieliśmy przy domu naszym, także no, daleko nie było, także cały dzień spędzałem na boisku. Brat też grał w moim macierzystym klubie, tak, czyli Mewa Gniew, także od młodych lat grałem tam już, można powiedzieć, jako junior, czy takie rzeczy za moich czasów nie było. Się grało w wieku 14 lat już od B klasy, A klasy, także to były moje początki. No na pewno pierwszy przeskok był z Wisły Nowy do Radomiaka. Na tyle się gdzieś tam pokazałem w tej lidze, że korona się zgłosiła. I to był taki moment, że co chwilę robiłem gdzieś ten krok do przodu i w młodym wieku było to najważniejsze i przede wszystkim cały czas grałem. To na pewno był naprawdę super czas, tak gdzieś tam. Byłem młodym zawodnikiem i od początku gdzieś tam trener Wieczorek na mnie postawił, tylko graliśmy strasznie ofensywnie i no, ja taki styl też zawsze lubiłem i myślę, że fajne mecze były gdzieś tam na przede wszystkim, gdzie jak graliśmy u siebie, także no, same pozytywy. To były wtedy też czasy, że ja praktycznie grałem jako napastnik, on boczny pomocnik, tak? Także takie gdzieś było często w meczach, także na pewno ultra ofensywnie, jeśli chodzi o boki. Droban. Powrót Rożera. Bonin. Utrzymuje się przy piłce Bonin. Jest tam Grzegorz Piękna. Bonin ma przed sobą dwóch Brazylijczyków. No i ograł ich wojście w brazylijsku. Bonin wybija Czoto. Ale... Moi znajomi się śmieją, że dryblingu nie powtarzam, tylko biegnę i kolanami odbijam. Także można powiedzieć, że początek taki był, że prawie piłka mi gdzieś wypadła na aut, a potem no, wiara swoje i idzie do przodu i się udało. Po tym meczu trener, selekcjoner nawet, Janas był na trybunach i chyba mu się spodobał ten zwód, bo powołał mnie po tym meczu chyba bodajże na kadrę. Myślę, że była ogólnie zgrana taka cała paczka, bo jako cały gdzieś tam szatnia naprawdę była super, także można powiedzieć do tańca, do różańca, także uzupełnialiśmy się w całości. Barwną postacią był Grzesiek Piękny, także serdecznie go pozdrawiam. Wtedy był taki czas, że gdzieś te mecze moje były chaotyczne, tak, raz grałem dobrze, raz słabo, także no, pewnie i wiek, i brak doświadczenia na to duży miał wpływ, także byłem młody, tak, gdzieś tam no, moje nazwisko dopiero się przewijało w Ekstraklasie, dlatego gdzieś to może też było gdzieś bardziej może pompowane i tak dalej. I myślę, że gdzieś tam lepszy okres gdzieś, myślę, że miałem w Górniku Zabrze i wtedy gdzieś byłem jako zawodnik bardziej gdzieś tam ukształtowany. Po 3 latach w Górniku Zabrze w karierze Grzegorza Bonina zapanował chaos. 2 lata, 4 kluby i brak perspektyw na angaż w Ekstraklasie. Można powiedzieć, że już miałem dość, bo jeśli jest gdzieś tam się singlem, czy ma się żonę, być dzieci, to jest okej, tak. Ale ja miałem 2 małych dzieci i co pół roku zmieniać otoczenie i to z jednego końca na drugi koniec Polski, no na pewno nie było łatwe. I przez te 2 lata tak naprawdę byłem już tym wszystkim zmęczony i różne myśli mi przychodziły do głowy, żeby po prostu dać sobie spokój, czy czymś innym się zająć, ale nie wiadomo czym, jak człowiek cały czas robił tylko jedno, tak. Ale na szczęście gdzieś odezwał się Górnik Łęczna i postanowiłem jeszcze raz sobie dać szansę. Znaczy zadzwonił do mnie Arkadiusz Onyszko. Zapytał, co robię i tak dalej, gdzie teraz jestem. Wiem, że mój menadżer też wydzwaniał do prezesa Kapelko i gdzieś tam razem gdzieś to wszystko się tak scaliło, że znalazłem się w Łęcznie. My też przed sezonem gdzieś musieliśmy się przede wszystkim utrzymać, mieliśmy gdzieś tam, klub miał gdzieś jeden z niższych budżetów. Walczyliśmy do ostatniej kolejki zawsze o utrzymanie, ale stać nas było przede wszystkim w czasie sezonu gdzieś, żeby trochę radości dać kibicom i na pewno niektóre mecze były fajne w naszym wykonaniu i na pewno mieliśmy fajną atmosferę w drużynie. Takie pyrrusowe zwycięstwo. Deńka, ja nie mogę, ale strzał! Ależ bramka! 34 minuta, Grzegorz Bonin, no to jest gol Stadiony Świata. To nie był Bonin, to był Boninho i to z tych najlepszych czasów. No, można powiedzieć, że na treningach też dużo gdzieś nie strzelam, a w meczach jak już gdzieś tą piłkę kopnąłem, no to tak, nawet niezłe te bramki wpadały. No. Nie zawsze centrostrzały, czasami próbowałem strzelać, ale tych centrostrzałów też parę było.
Może zabrakło tego, żebym gdzieś znalazł się w jakimś lepszym klubie. Zawsze gdzieś tam chciałem spróbować. Kluby, który zawsze był poparty tym, żeby grał o mistrza Polski. Chciałem na pewno spróbować w takim klubie zagrać. No niestety nie było mi to dane. Cały czas mam radość z tego, że gram w piłkę, że przychodzę codziennie na trening i mogę pokopać piłkę i to, można powiedzieć, pokolenia się zmieniają. Gdzieś teraz trenuję z chłopakami, gdzie są dwa razy młodsi ode mnie, ale radość mam dalej z tego wszystkiego, tak.